Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że znowu po blisko 3 latach spotykamy się w bardzo podobnych okolicznościach, ale mamy się czym cieszyć. Same nowe samochody praktycznie, widać te kilka lat pracy. No oczywiście my się dzisiaj cieszymy, no ale nie dalej jak 300 km stąd trwa walka z żywiołem, ze skutkami tego żywiołu. No i myślę, że to jest taki powód, żeby tym bardziej docenić to, że nasi strażacy mają czym jechać do akcji, mogą się czuć w czasie drogi bezpiecznie, że te samochody, no że po prostu są, że jesteśmy, myślę, że w tym momencie wysoko powyżej średniej krajowej, że cała gmina jeździ nowymi samochodami, ten sprzęt jest. No i muszę przyznać, że wsparcie od gminy, czyli zabezpieczenie tego, że tutaj u nas w gminie nigdy nie ma problemu z zabezpieczeniem ochotniczych straży pożarnych. Dzięki pani burmistrz, dzięki radnym, którzy zawsze z przychylnością patrzą na nasze wnioski o dofinansowania. Dzięki temu my się możemy skupić na tych rzeczach, które są ważne dla nas, na szkoleniach, na rozwoju. Możemy się skupić na rozwoju młodzieżowej drużyny pożarniczej, żeby za 5-10 lat miał kto do tej akcji wyjechać. Także dziękuję władzom, dziękuję sponsorom. Jeszcze tutaj na koniec części oficjalnej ja wyczytam wszystkich sponsorów, bo to jest naprawdę długa lista i warto, żebym ich przeczytał z kartki, żeby nikogo nie pominąć, bo to naprawdę są firmy, fundacje, wiele ludzi, którzy bezinteresownie pomagają nam i finansowo, i swoją wiedzą, swoimi możliwościami, że kogoś znają czasem, to naprawdę nam bardzo pomaga. Także dziękuję władzom, dziękuję pani burmistrz, dziękuję Radzie Gminy. Dziękuję sołectwu, które też dokłada do nas pieniądze. Dziękuję mieszkańcom, którzy czasem muszą słuchać takich hałasów jak dzisiaj od rana, kiedy to auto przyjechało i tutaj wszyscy testowali, czy na pewno jest takie, jak ma być. No i na końcu dziękuję strażakom i młodzieżówce, która tutaj w tym roku, no to myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że to były tysiące godzin, takich roboczo godzin, które ci ludzie tu spędzili, pracując nad remizą, nad zapleczem, nad tym, żeby ten samochód był, którzy przesiedzieli przy telefonach, przy komputerach masę czasu, żebyśmy mogli się cieszyć z tego, co mamy. Także bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. No i cieszcie się razem z nami. Szanowni Państwo, mieszkańcy Brodeł, Druchny, Druchowie, a przede wszystkim Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. To dla was jest nadzieja, nie że moje nazwisko, to tak na marginesie, ale was jest nadzieja, że w przyszłości to wy będziecie budowali tą straż, będziecie robili wszystko, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Szanowni Państwo, może ktoś mówić, że to są zabawki dla strażaków, jak niektórzy twierdzą, nie. I to najlepiej widać to po tym, co się dzieje na Dolnym Śląsku. To pierwsi, którzy pomagają, są strażacy. Na telefon burmistrza, władz zarządzania kryzysowego, pierwsi są ochotnicy. Rzucają wszystko i biegną, żeby pomagać innym ludziom. Dlatego wiem, że ten samochód będzie służył wszystkim, zarówno strażakom, będą bezpiecznie mogli jechać do akcji, ale również wszystkim mieszkańcom. Także wszystkiego dobrego. Niech się straż rozwija tak jak wszystkie straże na terenie naszej gminy. A tu płacząc na młodzieżówkę, to aż serce rośnie, że tyle was jest. I gratuluję dzisiejszych sukcesów na zawodach, sprawnie jak żołnierze. Wszystkiego dobrego.